Od kilku tygodni panuje sucha i bezdeszczowa pogoda, która dla rolników nie jest zbytnio pożądaną. Przeczytamy 18 czerwca w prasie. Brak deszczu zagraża rolnikom i zbiorom nie tylko w Krakowskim. Minister wojny zarządził wystawienie specjalnych kompanii, które w małych gminach mają pomóc przy żniwach. W mieście też daje się odczuć upał. Tumany kurzów najlepsze hasają, wgryzając się w oczy przechodniów. 19 czerwca 1918 roku ilustrowany kurier codzienny napisał: Społeczeństwo nasze żyje obecnie pod znakiem klęski aprowizacyjnej, która z każdym miesiącem dotkliwsze przybiera rozmiary. W przeciągu roku należy się spodziewać zupełnego braku cygar. Olbrzymie zapasy austriackich fabryk zostały wyczerpane z powodu nadzwyczajnej rozrzutności, jaka zapanowała w czasie wojny wśród wojsk. W czasie, gdy ugodą między robotnikami a fabrykantami zakończył się trwający od 6 tygodni strajk w przemyśle metalowym, 20 czerwca przyjechali do Krakowa zwolnieni ze służby wojskowej legioniści z frontu włoskiego. 850 żołnierzy i 40 oficerów pozostaną w koszarach do czasu otrzymania ubrań cywilnych. W tej grupie są też młodzi chłopcy w wieku od 16 do 18 lat. Polacy nadużyli zaufania. Tak 21 czerwca 1918 roku powiedział pruski minister spraw wewnętrznych Drew w odpowiedzi na mowę Wojciecha Korfantego, który żalił się na nadużycia władzy popełniane przez pruskich urzędników na Śląsku wobec ludności polskiej. Spór pojawił się wokół uroczystości upamiętniających Tadeusza Kościuszkę oraz decyzji o rozwiązaniu polskich związków skautowych. 22 czerwca świętowano wręczenie sztandarów pułkom wchodzącym w skład dywizji strzelców polskich we Francji z udziałem prezydenta Francji. Z kolei w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Stanu, która wkrótce ma zająć się projektem konstytucji. W jednym z artykułów czytamy: władze ustawodawcze sprawuje król, łącznie z Sejmem. Kolejne działy mówią o Sejmie, ministrach, sądach i obywatelach.